Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki szybki odcinek. Rozbiorę taki oto odkurzacz Zelmer Magnat. Tu ma jakieś, nie wiem, wyjście na jakąś chyba turbo szczotkę, dodatkowe jakieś zasilanie. Pokrywki nie było. Widzę, jest wyłamana. Ile on ma wat? 1800 W. Dobra, ostatnio miedziucha ładnie poszła w górę. Także coś tutaj się uda odzyskać. Ja mam podobny w domu, co prawda nie używam go, sobie leży na strychu jako rezerwowy. I tylko że w moim zwijacz szwankuje. Próbowałem go naprawić, nie dałem rady. Widzę, że tutaj zwijacz działa. Więc na razie sobie ten zwijacz wymontuję i zostawię. Może w moim podmienię, bo u mnie po prostu jest ten kabel wyciągnięty na maksa i za chinę nie mogę go kurczę zrobić, żeby się zwinął. Jak go zwinę, wyciągnę znowu. Jest na wierzchu. Już dwa razy rozbierałem, nie udało mi się. Nie wiem, co tam z tym zwijaczem. Mniejsza z tym. Ten zwijacz sobie zostawię, może podmienię w wolnym czasie. No, a miedziucha poszła w górę. Troszkę posprzedawałem to, co mi się przez ostatni rok udało odzyskać tej miedziuchy. Głównie właśnie miedź, no też wiadomo, aluminium, mosiądz, żółty, pobielany, nierdzewka. Tej miedzi piecyk troszkę miałem, kilkadziesiąt kilogramów. I zaraz wam pokażę, na co sobie zamieniłem tą miedziuchę. O, miedziuchę spieniężyłem i nabyłem sobie silniczek do pontonu, Yamaszka. Jest to Yamaszka sześciokonna. Spalinówka. Pływałem już 3 razy i kurczę, jest w dobrym stanie bardzo. Znaczy mały przebieg, ale wizualnie jest w dobrym stanie. Tu tylko ma lekko naklejkę z tartą. No i przydzwoniłem tu. Ale mówią, że pierwszy rysk najbardziej bolą. Całą górę obdrapałem. A doszło do tego w miejscu takim przypływałem. Są dwa jeziora i te jeziora są połączone takim kanałem i jest po prostu mostek, taki betonowy przepust, taka, nie wiem, no głównie rowerzyści, ludzie tam jeżdżą i jest tam bardzo nisko, wręcz trzeba się tak położyć w tym pontonie czy łódce. No i tak sobie pomalutku płynę i tak miałem, no minimalnie luzu było i przesunąłem się naprzód pontonu, żeby odsunąć się, po prostu sięgnąć tym wiosłem do brzegu, żeby odbić się jakby od brzegu, bo to jest wąski kanał. No i automatycznie jak przesunąłem się do przodu, no to tył poszedł do góry lekko i przydzwoniłem w sufit, że tak powiem, tego przepustu, tej kładki. A że betonowe, to zaraz obdrapałem, nie? A na szczęście tylko ta pokrywa filtra, zawsze można to zdemontować i pomalować, bo to chyba jest, chociaż to nie jest lakierowane, to jest taki chyba kolor plastiku. No nic, trudno, jest rysa, no szkoda. Dokupiłem sobie zbiornik zewnętrzny do niego, bo ma też linię paliwową. Fajnie pływa, cichutko chodzi, mało pali. Także warto sobie taką miedziuchę dłubać. Od zeszłego roku odkładałem, no i na silniczek starczyło. Zrobiłem sobie mały przegląd spodziny, wymieniłem olej w silniku, wszystko nasmarowałem, wszystkie śruby. Rumpla nie mogę tutaj, dosyć ciasno chodzi, ale ciężko jest tutaj, żeby dojść tam od spodu, rozkręcić, nasmarować. No nie dałem rady. Jedynie tego. Znaczy tu dobrze chodzi. Linkę wszystko nasmarowałem, tylko tutaj ciasno tak. No ale lepiej ciasno, niż miałby jakieś tu luzy. Dobra, wracam do czego? Do odkurzacza. Tak, jestem przy odkurzaczu. Dobra, co? Ubieram rękawiczki i biorę się za rozkręcenie. No to głównie tylko z silnika miedziuszka będzie. Także szybka akcja. Thank you.
to zebrałem. Tu mamy ten zwijacz. O, trochę sprężynka wyleciała. Jeszcze parę kabelków. Ten plastik zaraz wyciągnę. I co? To mamy silnik, ale widzę. W takiej obudowie szczelnej. Nie pamiętam, czy w moim też tak jest. Jest sklejone, czy też nie, też uszczelka tu. Ale cię raz wyciągnę. To jest. Obudowie. No to było rozkręcone. Malutki silniczek, ale w Zelmerze to aluminium raczej nie będzie. Podejrzewam, że to będzie prawdziwa miedziucha. To się zastanawiam. A dobra, bo mówię, skąd on czerpie powietrze do środka. No bo skoro tu ma, kurde, tędy wydmuchuje, no, a zaczerpuje tutaj, bo to było szczelnie zamknięte, tutaj są otwory, tylko są takie filterki założone, tak myślę sobie. Dobra, biorę się za rozkręcenie tego silniczka. O, te kabelki już wyszły, torksy. Dobra, jedziemy. Grubsza rozebrałem. Ten wirniczek tu jest zalany żywicą, także pójdzie na złom. Nie wiem, teraz tak myślę z tym, kurde, zwijaczem, bo nawet jak u siebie naprawię ten swój zwijacz, to i tak na strychu leży ten odkurzacz i tak ja go nie używam. Jak ja go użyję, to tylko wtedy, kiedy mi się ten, który mam, zepsuje i dam go do naprawy, to na ten czas. Tak, ja mam znowu jakieś graty trzymać tam, kurde. Dobra, rozbieram to. Rozbiorę ten zwijacz i... A i te końcówki to odetnę od kabelków. Tu taka płytka, to tu jeszcze będzie co kawałek aluminium. Dobra, mam wszystko, robię porządek na stole, posegreguję i przejdę do podsumowania. Wszystko posortowałem i wygląda to następująco. Kabelki, aluminium, głównie odlew, stal, łącznie z tym wirnikiem, miedziuszka, mosiądz żółty i tu mamy co?
Tu jest 5 kawałków mosiądzu pobielanego, tu takie kawałki aluminium, tu taka blaszka nierdzewna, no i taka płytka tu została. I to by było wszystko. Rzucam wagę i podsumuję. No i co, mamy stal. Stal jest kilogram 128 gramów po złotówce, złoty 13. Kabelki 320 gramów po 5 zł, złoty 60. Aluminium, policzę to jako odlew, 252 gramy po 6,90 zł, 74. Mosiądz żółty, łącznie z tym tutaj pobielanym, bo jak wrzuciłem sam pobielany, to praktycznie waga nie pokazała nic. Mamy tak, 30 gramów po 22,90 69 groszy. No i została ta blaszka, ale to waga nie pokazuje nic. Tu wrzuciłem pojemnik, jest wytarowany. Ta blaszka jest tak lekka, że nie pokazuje nic. Została mi co? Miedziucha. Zobaczymy na tej miedziuchy. Czekajcie. Dobra, miedziuchy mamy 162 gramy po 33,50, 5 zł 46 groszy. Łącznie za ten odkurzacz wyszło 10 zł 59 groszy. Szału nie ma, ale też pracy nie było za dużo, chwila roboty. I co? I miedziucha do miedziuchy, kubka rośnie, przez rok można uzbierać sobie ładną sumkę, co wam pokazywałem, co sobie za to kupiłem. Dobra, jak się podobało, to łapkę w górę i co? Trzymajcie się ciepło i do następnego. Hej, cześć.